dobry, witam na kanale Król Karton, na kanale, w którym luźno rozmawiamy o tematyce opakowań kartonowych. A w dzisiejszym odcinku właśnie dojeżdżam do jednej z moich ulubionych firm tutaj w tym rejonie. A jaka to firma? Za chwilę się dowiecie. Tutaj po lewej stronie ona jest. I firma Kegel. Niektórzy mogą pamiętać to z wcześniejszych kiedyś odcinków, ale zaraz zobaczycie, co ja tu będę robił. No i witam. Akurat mi się udało w dzisiejszym dniu, bo ostatni dzień, w którym ta maszyna tutaj jest w tej firmie, jest to zaklejarka firmy Kegel. Zaklejarka do kartonu. Za chwilę pokażę, jak to działa, do czego to w ogóle służy. A teraz sobie obejrzyjcie, jak ona wygląda. No i do czego służy taka zaklejarka? Powiedzmy, mamy opakowanie kartonowe, klapowe, które wyprodukowaliśmy sobie sami lub kupiliśmy. Pakujemy produkt do tej maszyny, a następnie, żeby ręcznie nie obwijać to taśmą pakową i tracić na to czas, wkładamy tutaj do maszyny. Z tej strony, tutaj aktualnie jest zdjęty stolik, no bo stolik jest zdjęty, bo to właściwie zaraz do klienta trafia. Na stoliku mamy nasze opakowanie. Wkładamy nasze opakowanie tutaj i ta maszyna to cudo zamyka i zakleja nam górę tego opakowania i tutaj na stoliku, który też jest zamontowany w tej chwili, to pudełko wychodzi i mamy ładnie zaklejone. Ja nie wiem, jak to wyjdzie w praktyce teraz, bo teraz na zewnątrz jesteśmy i wiatr trochę podmuchuje tą taśmę, jak widać. Generalnie używa się tego typu maszyn, się używa nie na zewnątrz, tylko w środku, ale to do celów demonstracyjnych wyjechaliśmy teraz tutaj na zewnątrz, no bo tam nie ma warunków w środku, bo tak mówię, mega dużo zamówień firma Kegel ma w tym momencie i nie ma jak pokazywać tam w środku, żeby to ładnie wyglądało te ujęcia. Więc tak, za chwilę domontujemy tutaj stolik, żebyście widzieli, jak to działa, i puścimy tą maszynę. A przy okazji też opowiem o regulacjach i nastawach tej maszyny, bo ta maszyna może pracować z różnymi wielkościami opakowań. Czyli jeżeli macie szersze opakowanie, to tutaj te rolki czy te paski prowadzące mogą być nastawione, mogą być rozszerzone, żeby dopasować do szerokości opakowania. Jak również wysokość opakowania może być różna, czyli to możemy regulować do góry, na dół, tą korbką. I jak już mamy wyregulowane, możemy zamykać bezpośrednio opakowania na tej maszynie. I to jest maszyna do tego, jeżeli mamy produkt, dużo produktów i pakujemy to do kartonów i wysyłamy, no to jest super maszyna. To jest idealna maszyna do takiego, bo nie tracimy po prostu czas na zamykanie, nie tracimy czas na klejenie, tylko po prostu wkładamy nasze opakowania tutaj jeden za drugim i dzięki tym tutaj, powiedzmy, czujnikom wykrywa nam to opakowanie i poszczególne jakby fazy tego zaklejania się dzieją. Także magia się tutaj dzięki tym stycznikom, czujnikom dzieje. Do maszyny jest potrzebna pneumatyka. Pneumatyka właśnie jest potrzebna tutaj w tej części górnej, która nam zakleja i odcina taśmę. A tak to wystarczy 230 V do zasilania tych dwóch silniczków. Zobaczcie, jak to działa w praktyce. Cześć, super, że jesteś. Jeśli lubisz oglądać moje filmy i chcesz być na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie opakowań, zapraszam do subskrypcji, czyli po prostu kliknij ten czerwony przycisk pod filmem. Jest to jeden ruch Twojego palca, a bardzo duża pomoc w rozwoju tego kanału. Dzięki.